Krzysiek, czwarty mecz sparingowy, czwarte zwycięstwo. Trener Podoliński mówił o tym, że przykłada wagę do tego, żebyście mecze sparingowe również wygrywali, czyli no pewnie będzie dzisiaj zadowolony z tych dzisiejszych dwóch spotkań. No tak, tak jak trener mówi, to ja to samo potwierdzę. W sparingach kształtuje się jakiś tam styl gry, charakter i też dążenie do zwycięstwa. Wiadomo, że liga jest oczywiście ważniejsza i też ważny aspekt jest taki, żeby w sparingach wybiegać, bo jest to też jakaś forma treningu tlenowego przede wszystkim, bo dzisiaj każdy z nas zagrał 60 minut i na pewno nam czuć już te gdzieś w nogach to jakieś zmęczenie tym okresem przygotowawczym. Ale mimo tego zmęczenia, które musi być w tym momencie, też właśnie chcemy wygrywać, bo tak jak mówię, no, to kształtuje jakiś tam charakter i no i tyle. No to może być podwójnie zadowolony dzisiaj bramka w spotkaniu przeciwko BKS-owi Bielsko-Biała. No oczywiście to tylko sparingi, więc nie ma co do tego wielkiej wagi przykładać, ale chciałem zwrócić uwagę, że po raz kolejny z rzutu rożnego Krakowia zdobywa bramkę, podobnie jak z Ruchem Chorzów. No chyba idzie nowe, bo Krakowia nie słynęła z tego, że zdobywa bramki po kornerach. No zobaczymy, jak będzie w lidze. Na razie rzeczywiście drugi mecz z rzędu, bramka ze stałego fragmentu. Wcześniej dośrodkował Bartek Opusta, dzisiaj Kuba Mrozik. Także no, tutaj przy mojej bramce fajną robotę też wykonał Zjawiński, ponieważ no, fajny wyblok zrobił i byłem praktycznie bez krycia. Jak ty się czujesz w tym systemie 3-5-2? No, siedziałem sobie z boku i przyglądałem się waszej grze, no i tam trochę miałeś pretensje do kolegów, że za mało grają prawą stroną. Nie, no może w pierwszej połowie tak to wyglądało. Czasem tak się mecz układa, że gdzieś czasami się ukierunkowuje na jedną stronę, tym bardziej, że no mamy w środku pola gdzieś tam prawych, prawonożnych zawodników, gdzie łatwiej im zagrać na lewą stronę, ale nie, to takie jakieś emocje bardziej niż jakieś pretensje, absolutnie. A jeżeli chodzi o sam system 3-5-2, jak ty się widzisz no, w tym stylu gry? No, jeśli chodzi o tych skrzydłowych, czy tam gdzie na tej pozycji ja gram, to jest to zbliżone do tego co grałem. Co graliśmy za trenera stałowego, tak? Bo boczni obrońcy grali bardzo wysoko, szeroko, więc jest to zbliżone. Powiedz jeszcze na koniec, na czym dokładnie polega tutaj praca, którą odbywacie w Wodzisławiu Śląskim. To się różni od czymś od tego, co było na Wielickiej? Jeszcze raz pytanie. Na czym dokładnie polega wasza praca, którą wykonujecie tutaj w Wodzisławiu Śląskim? No i na czym, gdzie są różnice pomiędzy tym, co jest tutaj, a na Wielickiej? No kontynuujemy, jeśli chodzi o sprawy fizyczne, no to jest to no bardziej pytanie do trenera od przygotowania. Na pewno jest ciężko, ale tak powtarzam i mówiłem wcześniej, tak powinno być w tym okresie. Natomiast jeśli chodzi o taktyczne sfery, no to wyprowadzenie ataku, jak również gra defensywna. Troszeczkę więcej jakby taktyki jest, jeśli chodzi o piłkę. Mi się trochę wydaje, że ta wasza drużyna gra szczecioligowcem i wam trochę trudniej, chociaż wynik jest taki sam, to jednak tak mam wrażenie, że ta pierwsza jedenastka grała bardziej składnie. Ty się zgodzisz z tym? Ciężko mi odpowiedzieć z tego względu, że oczywiście nie będę na to jakby zwracał, zrzucał winę czy co, bo na pewno nie lekceważyliśmy przeciwnika, natomiast ciężko powiedzieć, na jakim etapie są przeciwnicy, a na jakim my jesteśmy, bo tak jak już wcześniej mówiłem, no czuć w nogach to i tak powinno być oczywiście, czuć w nogach ten okres przygotowawczy. Nie zlekceważyliśmy dzisiaj przeciwnika, po prostu wygraliśmy i na pewno też będziemy patrzeć na te stracone bramki, no bo szkoda ich.